Chciałem Państwu przedstawić prezentację podstawowych problemów offsetowych pod tytułem naszej konferencji Offset szansą dla nauki. Zastrzegam, że moje wystąpienie będzie nieobiektywne, wręcz stronnicze, ze względu na to, że będę starał się Państwu przedstawić koncepcję spraw, które chcemy rozwiązać z punktu widzenia kierownictwa resortu nauki i informatyzacji w taki sposób, żeby znalazły się w offsecie i spowodowały zdecydowaną zmianę nowoczesności oferty offsetowej. Stąd offset szansą dla nauki, ale także, o czym za chwilę, i dla gospodarki. Dlaczego szansą dla nauki? W Unii Europejskiej w roku 2000 postanowiono, że w ciągu najbliższych 10 lat zostanie osiągnięta najbardziej na świecie konkurencyjna i dynamiczna gospodarka oparta na wiedzy, a Rada Europejska w 2002 roku uznała, że głównym narzędziem do tego celu będzie 3% PKB na badania naukowe. Jak wygląda to u nas w obecnej chwili? Mamy 0,35% finansowania budżetowego. To jest tutaj końcówka. To jest łączne. Przepraszam, łączne. Druga linia to jest finansowanie budżetowe i na dole finansowanie pozabudżetowe. Szans na zwiększenie finansowania budżetowego nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Wiadomo, jaka jest sytuacja gospodarcza. A zatem szukamy poprawy sytuacji w zwiększeniu finansowania pozabudżetowego. I to są możliwości offsetowe. Obecnie finansowanie budżetowe w 2003 roku to jest 2 miliardy 765 milionów złotych na naukę plus informatyzację. A jak wygląda offset na tle finansowania pozabudżetowego, który jest, jak widać było z poprzedniego wykresu, stały w ciągu ostatnich kilkunastu lat? Otóż proszę Państwa, jeśli polska ustawa, jak to już było tutaj mówione, nakłada na offsetodawcę 100% offsetu jako obowiązek, to w porównaniu z transakcją samolotową oznacza to kwoty większe od 3,5 miliarda dolarów. Offset bezpośredni, pan minister Klajber mówił o tym w stosunku do offsetu pośredniego, to jest mniej więcej po połowie, a zatem wartość wstępnej oferty amerykańskiej, offsetowej, to jest w tej chwili oceniana na 6 miliardów 28 milionów dolarów. A zatem wartość maksymalna offsetu pośredniego, zaokrąglając, to jest około 3 miliardów dolarów przy czasie zwrotu 10 lat, to jest 300 milionów rocznie. Nakłady pozabudżetowe na naukę około 2,2 miliarda dolarów były w roku 2002, a zatem, proszę Państwa, odpowiada to około 590 milionów dolarów. A zatem offset umożliwia, ale tylko umożliwia, stwarza szansę wzrostu nakładów budżetowych na B+R, nawet do 50%. Do tego, proszę Państwa, dochodzą mnożniki offsetowe, które te środki skutecznie pomniejszają. Pokazana jest na ekranie zaznaczeniem czerwonymi kolorami katalog współczynników offsetowych, w tym dotyczących B+E. Proszę zauważyć, że te wartości mniej więcej są od 0,9 do 2. Co oznacza mnożnik offsetowy? Że jeżeli offsetodawca zainwestuje realnie 100 tysięcy dolarów, to rozlicza go się z 200 przy mnożniku 2. A więc realnie wartość oferty amerykańskiej trzeba widzieć z uwzględnieniem współczynników offsetowych. Dlatego ta wartość według ostatnich enuncjacji prasowych, Państwo to wiecie, została obniżona z poziomu ponad 9 miliardów dolarów, bo współczynniki offsetowe proponowane przez stronę amerykańską nie były przyjęte przez stronę polską. Polskie podstawy prawne dotyczące spraw offsetowych reguluje kilka dokumentów. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na środkową pozycję. To jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca. Tam zawarta jest bardzo szczegółowa informacja na temat właśnie współczynników offsetowych, a zatem ten dokument może być pożyteczny dla oceny pańskich, waszych potrzeb inwestycyjnych w przypadku, kiedy dalej będą rozwijały się pertraktacje offsetowe. Jaka jest ogólna ocena oferty przedstawionej wstępnie przez Lockheed Martina?
Otóż obecna wersja oferty offsetowej nie odpowiada oczekiwaniom strony polskiej z kilku względów. Jest to niedostatek propozycji z zakresu zaawansowanych technologii, zbyt niski stopień nowoczesności wielu programów i planów offsetowych, ulokowanie wielu z nich w nierozwojowych sektorach gospodarki, zbyt małe znaczenie wielu z nich dla wzrostu konkurencyjności gospodarki. Jakie zatem trzeba podjąć kroki, żeby temu przeciwdziałać? Otóż za wręcz strategiczne rozwiązania organizacyjno-finansowe, które są niezbędne dla właściwej realizacji oferty offsetowej, uznajemy po pierwsze utworzenie przy wskazanych polskich bankach instytucji finansowych tworzących system finansowania tych programów, kredyty gwarantowane przez offsetodawcę, w tym instytucje operujące kapitałem wysokiego ryzyka i po drugie utworzenie rozwiniętego systemu instytucji transferu i wdrażania technologii. Takie propozycje znajdują się w ofercie Lockheed Martina, ale chodzi także o wykorzystanie całego istniejącego potencjału polskich parków technologicznych, centrów transferu technologii i innych tego rodzaju instytucji. W sposób odrębny będą traktowane duże inwestycje. Są bardzo wielkie oczekiwania społeczne związane z wielkimi inwestycjami, bo przykłady tutaj, które są zawarte w ofercie Lockheed Martina, na przykład autostrada A1. Społeczeństwo oczekuje na takie rzeczy, rząd będzie musiał tutaj te oczekiwania w jakiś sposób spełnić, a zatem część tej kwoty będzie przeznaczona na duże inwestycje. Ważne są zatem, proszę Państwa, proporcje strukturalne nakładów offsetowych, jakie w taki sposób widziane, jak będziemy to chcieli wykorzystać. Otóż te makroproporcje strukturalne wyobrażamy sobie w ten sposób, żeby wszystkie projekty dotyczące lub zawierające zaawansowane technologie, to było około 50% całej oferty offsetowej, technologie konwencjonalne około 20% i duże inwestycje około 30%. Powtarzam, to jest nasza wizja świata do negocjacji. Wymaga to także decyzji politycznych na szczeblu rządu. Wszystko jeszcze przed nami. Jak należy, proszę Państwa, zatem rozumieć z punktu widzenia tu obecnych umowy offsetowe? Otóż, proszę Państwa, przewidywana jest wstępnie umowa ramowa obejmująca ogólne zasady realizacji offsetu z założeniem 10-letniego okresu realizacji, aneksy na okresy dwuletnie, gdzie będą szczegółowe postanowienia dotyczące pewnych grup problemów. Pierwszy aneks oczywiście oznacza początek realizacji, a zatem na pierwsze 2 lata odpowiednie procedury przejściowe między etapami, założenie okresowej oceny poszczególnych etapów. Natomiast, proszę Państwa, dwustronne umowy dla poszczególnych programów, czyli tego, co jest przedmiotem Państwa wniosków, będą miały charakter dwustronnych umów z podmiotem amerykańskim, o czym tutaj już była mowa. Z naszej strony za warunki podstawowe zawarcia umowy uważamy takie prowadzenie pertraktacji, taki ich wynik, żeby były udostępniane stronie polskiej rynki dostępne dla strony amerykańskiej i była zagwarantowana ciągłość zamówień w tym czasie. Sprawy dużych inwestycji będą przedmiotem odrębnych aneksów. Natomiast, proszę Państwa, te dwustronne umowy będą w zasadzie załatwiane przez ten system instytucji obejmujących transfer i wdrażanie nowych technologii. Jaki charakter i jakie zobowiązania będą miały dwustronne umowy dotyczące poszczególnych programów i planów, które Państwo przedstawiacie? Otóż chciałem to wyraźnie podkreślić, to już zostało tutaj powiedziane, ale będzie to po prostu kredytowa umowa cywilnoprawna, ściślej umowa cywilnoprawna między partnerem amerykańskim i polskim przy założeniu maksymalnego czasu zwrotu kredytu 10 lat, bo to przewiduje ustawa offsetowa, pełną odpowiedzialność prawną i finansową na zasadach ogólnych, przy czym, proszę Państwa, jest szczególny problem, na który należy zwracać uwagę, bo jest to kwestia rozstrzygania później sporów. Chodzi o to, żeby wersja polskojęzyczna umowy była wersją bazową. I proszę Państwa, dobrze, ale te materiały będą po ich uporządkowaniu w internecie dostępne na stronach KBN-u, co uwolni Państwa od mechanicznego notowania w tej chwili. Przepraszam, nie powiedziałem o tym na początku. Chodzi o to, żeby wersja polskojęzyczna była umową bazową, ponieważ to jest bardzo ważny element, by
wszelkie sprawy sporne były rozstrzygane na podstawie prawa polskiego. Historia offsetu dostarcza wiele przypadków, kiedy kraje, które to zlekceważyły, potem po prostu płaciły za to offsetodawcy oczywiście. Następna zasada, podział zysków między partnerami w częściach równych. Jakie są konsekwencje tak przyjętych założeń? Proszę Państwa, to jest egzemplifikacja, która powinna przemówić do wyobraźni każdego z tu obecnych. Jeżeli w tych warunkach dla partnera polskiego kredyt offsetowy będzie wynosił $1 000 000, to oznacza zobowiązanie do uzyskania średniego zysku netto w wysokości $200 000 rocznie. Takie muszą być te inwestycje. Stuwa dla partnera amerykańskiego, reszta dla nas. Proszę Państwa, nie może to bowiem sprowadzać się do tego, że będziemy cały zysk przez 10 lat spłacali, przeznaczali na spłacenie Amerykanów z minimalnymi ewentualnie kosztami utrzymania własnego, a po 10 latach okaże się, że nie ma rynku, nie ma produkcji, nie ma fabryk. To muszą być perspektywicznie widziane sprawy. Jakie zatem są strategiczne dla polskiej gospodarki dziedziny koncentracji inwestycji offsetowych? Proszę Państwa, to jest niezwykle trudna sprawa, ponieważ na podstawie dotychczasowych deklaracji rządowych, deklaracji ministra nauki, przedstawiam Państwu tutaj katalog, który proszę traktować jako listę otwartą, ale to są preferencje, które obejmują dziedziny takie jak alternatywne i odnawialne źródła energii, biotechnologia, inżynieria genetyczna, czyste technologie chemiczne, informatyka, telekomunikacja, mikroelektronika, nanotechnologie, nowe technologie materiałowe, optoelektronika, ochrona zdrowia i środowiska, robotyzacja, automatyzacja i techniki laserowe w medycynie. Proszę Państwa, te preferencje są Państwu znane, ponieważ myśmy o tym wielokrotnie mówili. Nie jest to katalog precyzyjny, ale to ogólnie wiadomo, o jakie dziedziny tutaj nowoczesnych technik i technologii chodzi. I teraz, proszę Państwa, jak się do tego ma przedstawiona przez Państwa oferta w postaci zgłoszonych do nas programów i planów offsetowych? Otóż, proszę Państwa, w zakresie ekspertyzy, diagnostyki i badań zgłoszono 26 projektów, centra i laboratoria badawcze to 21. Z zakresu informatyki, tu jest sprawa skomplikowana, proszę Państwa, dlatego że była kilka dni temu konferencja, która oddzielnie ujmowała sektor informatyki, tam jest około 40 dodatkowo projektów. Natomiast ja pomijam w tej chwili dyskusję na temat ich poziomu i przydatności dla offsetu z punktu widzenia przedstawionych kryteriów. No, proszę Państwa, proszę popatrzeć, że tak nowoczesne dziedziny jak elektrotechnika, biotechnologie, to jest stosunkowo mała liczba projektów proponowanych do offsetu. Czyli tam, gdzie nam na tym bardzo zależy, mamy luki. Z Państwa strony nie ma oferty. Ja dalej nie będę tej sprawy rozwijał, ponieważ tę analizę nadesłanych wniosków za chwilę zaprezentuje Państwu pan profesor Rońda. Jak, proszę Państwa, będziemy próbowali wyłaniać propozycje do offsetu na podstawie dotychczasowych zgłoszeń? Proszę następny slajd. Pierwsze kontrakty będą miały oczywiście swoje źródła w zebranych materiałach. Będzie to pierwotna oferta Urzędu Komitetu Badań Naukowych obejmująca 32 pozycje, z których dało się zestawić 8 grup problemowych do offsetu. Dwie pierwotne oferty Lockheed Martina dla offsetu bezpośredniego i pośredniego. To jest, proszę Państwa, bardzo bogata paleta na ponad $6 000 000, ale ich ocenę również przedstawi tutaj pan profesor Rońda. Dalej oferty z zakresu informatyzacji, o których przed chwilą mówiłem, i oferty z zakresu nauki, to jest te 213 pozycji, które przed chwilą widniało na ekranie w formie zestawienia statystycznego. Jaka będzie ramowa procedura? Otóż po wstępnej selekcji ofert uproszczonych wybrane podmioty zostaną poproszone o składanie ofert szczegółowych wraz z instrukcją, jak to zrobić. Dalej będzie ocena specjalistyczna wniosków, ostateczna selekcja wniosków. Ocena przez ekspertów, selekcja ostateczna przez zespół offsetowy powołany przez ministra nauki.
Dalej przekazanie wniosku do dalszych negocjacji z offsetodawcą w ramach obowiązujących procedur określonych ustawowo, które składają określone obowiązki na barki ministra gospodarki i Agencji Rozwoju Przemysłu za pośrednictwem ministra gospodarki. Zakończyć to się musi, proszę Państwa, poszukiwaniami i wskazaniem partnera ze strony offsetodawcy. Może być partner własny. No i wreszcie dwustronne negocjacje i zawarcie umowy offsetowej. Zrezygnowaliśmy na tym etapie z punktu widzenia oceny tych wniosków z algorytmizacji systemu oceny. Dawałoby to bowiem iluzję jakiejś obiektywizacji oceny. Natomiast jest tak ogromne rozproszenie wniosków, że ta obiektywizacja to byłaby fikcja. Proszę Państwa, po prostu to muszą ocenić w poszczególnych dziedzinach specjaliści. Główne kryteria oceny wniosków to będzie wartość dla rozwoju w Polsce nauki i technologii w kontekście krajowych zdolności wytwórczych. Drugim takim kryterium to będzie wartość dla rozwoju zdolności produkcyjnych w danej dziedzinie, no i wartość dla rozbudowy infrastruktury. Dwa ostatnie kryteria, pominę kilka uwag na temat pierwszego. Otóż z punktu widzenia tego oceny tych projektów najbardziej wartościowe to będą takie, które spowodują rozwój zdolności wytwórczych i rozwiną przedsięwzięcia oparte o krajowe technologie. Alternatywna ścieżka. Doprowadzą do transferu, przejęcia, zakupu wspólnego opracowania czy zakupu z prawem do rozwoju nowoczesnych technologii offsetodawcy, czyli amerykańskich. No, kluczowym elementem dla oceny projektu powinny tutaj być wyraźne istnienie lub zdefiniowanie rynku krajowego lub zagranicznego, wyraźne zdefiniowanie partnera zagranicznego i udowodnienie popytu i skali tego popytu na wyroby, założenie nieprzekraczalnego terminu podjęcia produkcji. To są zobowiązania cywilnoprawne, które każdy offsetobiorca będzie musiał na siebie wziąć. Preferencje będą dotyczyły terminów jak najkrótszych. Chodzi o jak najszybsze uruchomienie tych środków i wreszcie preferencje dla wspólnego rozwoju najnowocześniejszych technologii z prawem ich wykorzystywania, ale nie obarczonymi klauzulami ograniczającymi. Czyli po zakończeniu już okresu offsetu i umowy offsetowej ma to zostać bez ograniczeń do dyspozycji producenta krajowego. Dalej może on się umawiać już na normalnych zasadach biznesowych z partnerem amerykańskim, ale to już nie jest sprawa, która nas interesuje na poziomie offsetu. Pozostałe dwa kryteria, proszę Państwa, ze względu na czas, nie będę tego rozwijał, nie pasują do problematyki dzisiejszej konferencji. Jeżeli w wyniku takiej oceny projektów projekt zostanie odrzucony, no to wtedy, proszę Państwa, jest pytanie, co dalej? Kiedy ten proces się kończy? Otóż, proszę Państwa, on się praktycznie nie kończy nigdy. Nie kończy się nigdy dlatego, że jest to proces ciągłego doskonalenia tych projektów, tych idei, które się tutaj pojawiły i które będą mogły być także sfinansowane później z innych źródeł. Proszę Państwa, dzisiaj zgłoszone projekty mogą być przez następne 10 lat jeszcze umieszczane w tym offsecie. To jest naprawdę kawał czasu. Ale oprócz tego inne możliwości to są inne kontrakty offsetowe. Inne kontrakty offsetowe, o których wspominał pan minister Klajber. No, to jest transporter, offset około 1 miliarda dolarów. PKPR to jest przeciwpancerny kierowany pocisk rakietowy typu Ziemia-Ziemia. Na razie wysokość offsetu tutaj nie jest ujawniona. Są jeszcze inne projekty, są to dane zastrzeżone, ale w każdym razie, proszę Państwa, te offsety co jakiś czas będą się pojawiać jako źródło funduszy pozabudżetowych. I nie ma lepszego sposobu, jak nauczyć się to wykorzystywać. Jeżeli natomiast nie znajdą sobie miejsca w offsecie, to mamy jeszcze od 2004 roku, po naszym wejściu do Unii Europejskiej, fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej zawarte w Narodowym Planie Rozwoju, gdzie łącznie to obejmuje przez 3 lata około 12 miliardów euro, a jest wykorzystywane przez sektorowe programy operacyjne i zintegrowany operacyjny program rozwoju regionalnego. Proszę Państwa, liczby zaznaczone na czerwono to są środki, które w pewien sposób już są przypisane do działalności B plus R i
po te środki, mając odpowiednie przygotowanie i odpowiednie projekty, każdy może sięgnąć. A więc te projekty offsetowe, jak nie tym kanałem, to po zmodyfikowaniu innym kanałem mogą znaleźć wsparcie finansowe. No i wreszcie na końcu pozostaje ramowy program badań i rozwoju techniki Unii Europejskiej. Szósty program oczywiście. To jest sprawa, którą Państwo znacie. Około 200 milionów euro, przepraszam, tutaj jest do wykorzystania przez Polskę. Proszę Państwa, rekapitulując, wiele dróg przed nami otwartych. Sprawa jest niezwykle trudna i niezwykle odpowiedzialna, ale będziemy sami sobie winni, jeżeli nie wykorzystamy tej ogromnej szansy rozwojowej, jaką stwarza offset F-16. Tak w skrócie to nazywam. A zatem, proszę Państwa, offset dlatego widzę jako szansę dla polskiej gospodarki wspieranej przez rozwój nauki i informatyzacji. Dziękuję Państwu za uwagę.